Współpraca sowiecko-niemiecka powstała w efekcie zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow była traktowana jako tymczasowa przez obydwu sygnatariuszy porozumienia. Cele, jakie stawiały sobie oba państwa, Niemcy poszerzenie przestrzeni życiowej dla Niemców na wschodzie, a ZSRS rewolucję w Europie Zachodniej, musiały doprowadzić do konfliktu. Mimo tego, że ostatecznie nie udało się zakończyć wojny na froncie zachodnim, gdyż Wielka Brytania nadal stawiała opór, to w związku z wizytą Mołotowa w Berlinie w listopadzie 1940 roku i kolejnymi żądaniami sowieckimi dotyczącymi rozszerzenia strefy ich wpływów, Hitler w grudniu 1940 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wojny z Rosją sowiecką. Pierwotny termin rozpoczęcia działań był planowany na maj 1941 roku, jednak rozwój wydarzeń na Bałkanach i agresja na Jugosławię i Grecję spowodowały przesunięcie tego terminu na czerwiec 1941 roku. Operacja ataku na ZSRS otrzymała nazwę Barbarossa. Jej celem było rozbicie armii sowieckiej, a przez to doprowadzenie do upadku i rozpadu państwa komunistycznego. Sukces miało zapewnić zastosowanie sprawdzonej koncepcji Blitzkriegu. Atak rozpoczął się 22 czerwca 1941 roku i całkowicie zaskoczył znajdującą się w trakcie przygotowań do ataku Armię Czerwoną. Część opracowań sugeruje, że Niemcom udało się wyprzedzić sowiecką agresję raptem o kilka tygodni. W pierwszych dniach wojny Sowieci ponieśli ogromne straty w ludziach i sprzęcie. Niemcy przejęli też całkowite panowanie w powietrzu, zadając potężny cios zgromadzonemu na przygranicznych lotniskach sowieckiemu lotnictwu. Armii Czerwonej pierwsze tygodnie operacji Barbarossa wręcz przetrąciły kręgosłup. Stracono tysiące czołgów i samolotów, a do niewoli dostało się do końca 1941 roku około 3 300 000 jeńców. W ręce niemieckie wpadły Republiki Nadbałtyckie, Białoruś, Ukraina z Krymem, a niemieckie oddziały podeszły jesienią na odległość 30 km od Moskwy. W rękach Hitlera znalazły się tereny zamieszkałe przez 40% ludności Związku Sowieckiego oraz posiadające 50% jego potencjału przemysłowego. Stalin publicznie zabrał głos dopiero 3 lipca, wzywając społeczeństwo do walki, a konflikt określił mianem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Armia Czerwona mimo gigantycznych strat oraz pasma klęsk nie została jednak zniszczona. Olbrzymie możliwości mobilizacyjne oraz produkcyjne spowodowały, że formowano kolejne dywizje, które rzucano na front, a z głębi kraju przerzucano kolejne jednostki. Dodatkowo szybkie niemieckie postępy spowodowały, że wydłużały się linie zaopatrzeniowe i czas, jaki był potrzebny na dostarczenie uzupełnień czy remonty sprzętu. Moc uderzeniowa Wehrmachtu tępiła się z każdym kilometrem w głąb terytorium Związku Sowieckiego. Tymczasem deszczowa jesień przekształciła rosyjskie polne drogi w nieprzebyte bagna, a zaraz po niej przyszła szybka i niezwykle ostra zima, na którą Niemcy oraz ich system logistyczny nie byli zupełnie przygotowani. Nie zapewniono odpowiedniej ilości odzieży oraz smarów i płynów do pojazdu, które byłyby odporne na działanie niskich temperatur. Przeprowadzony ostatkiem sił niemiecki atak na Moskwę w listopadzie 1941 roku został odparty. Co więcej, bierność Japonii na Dalekim Wschodzie umożliwiła przerzucenie na zachód znacznych sił, co umożliwiło rozpoczęcie przez Sowietów 6 grudnia 1941 roku kontrofensywy. W jej wyniku dowodzone przez Georgija Żukowa sowieckie jednostki odrzuciły Niemców od Moskwy na odległość od 100 do 200 km. Była to pierwsza klęska niemiecka w tej wojnie. Część narodów Związku Sowieckiego, tych, które były szczególnie terroryzowane przez Sowietów, jak Bałtowie czy Ukraińcy, witały wkraczających Niemców jak wyzwolicieli. Jednak nie tylko nie wykorzystano ich niechęci względem systemu sowieckiego, ale dodatkowo traktowano te narody z pogardą, gdyż w ramach zdobywania przestrzeni życiowej dla Niemców miały one zostać zlikwidowane, albo ich członkowie mieli stać się niewolnikami. Stosunek Niemców uległ zmianie wraz z klęskami na wschodzie, a w związku z tym z rosnącymi stratami. Zaczęto tworzyć jednostki wojskowe o charakterze narodowym mające wspierać Niemców w walkach z Sowietami. Także w etatach jednostek wojsk niemieckich pojawiła się specjalna kategoria personelu pomocniczego złożonego z ludności państwa sowieckiego. Jednym z głównych celów Barbarossy było również zdobycie Leningradu. Od września 1941 roku miasto zostało otoczone przez Niemców, zaczynając trwające przez 900 dni oblężenie miasta. Pomimo wielu prób miasta nie udało się zdobyć, jednak przez znaczną część oblężenia Leningrad był odcięty od dostaw zaopatrzenia lądem. Możliwe ono było tylko przez wody jeziora Ładoga, przez które latem pływały statki, a zimą organizowano trasę po lodzie dla ciężarówek. Zaopatrzenie jednak w pierwszym rzędzie przeznaczone było dla walczących oddziałów,
przez co ludność 3,5-milionowej metropolii cierpiała głód. Był on tak duży, że zdarzały się wypadki kanibalizmu. Szacuje się, że w wyniku oblężenia zginęło około 1 miliona mieszkańców miasta. Leningrad ostatecznie odblokowano w styczniu 1944 roku. Po klęsce pod Moskwą niemieckie dowództwo było świadome, że atak na całej szerokości frontu, jak miało to miejsce latem 1941 roku, nie jest możliwy. Po pierwsze, znacznemu wzmocnieniu uległa Armia Czerwona dzięki dostawom aliantów zachodnich oraz rozpoczęciu produkcji na Uralu przez fabryki ewakuowane z zachodniej części kraju. Po drugie, Niemcy nie posiadali wystarczających zasobów, by przeprowadzić operację ofensywną na całym froncie. Jako cel kolejnej ofensywy wskazano pola roponośne znajdujące się nad Morzem Kaspijskim. Miało to zapewnić Niemcom dostęp do surowca, którego najbardziej im brakowało. Niemieckie uderzenie ruszyło w czerwcu 1942 roku i analogicznie jak rok wcześniej, wojska sowieckie były błyskawicznie spychane w głąb terytorium. Jednak tym razem nie udało się Niemcom okrążyć i rozbić sił przeciwnika. Po przekroczeniu Donu, niemiecki wysiłek ofensywny skoncentrował się na dwóch kierunkach – kaukaskim oraz stalingradzkim. Stalingrad był ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, był ważnym centrum komunikacyjnym dla południowej Rosji i jego opanowanie odcinało sowiecki przemysł od zasobów Kaukazu. Po drugie, był ważny z powodów propagandowych. Zdobycie przez Niemców miasta noszącego imię Stalina nie wchodziło w grę. Walki o miasto rozpoczęto w sierpniu 1942 roku i należały do najcięższych i najkrwawszych w całej wojnie. Obie strony wdały się w uporczywe walki miejskie, które wymuszały na Niemcach zaangażowanie w tej przestrzeni kolejnych oddziałów, co odbijało się na efektywności ofensywy na pozostałych kierunkach. W efekcie tego Niemcy nie dotarli do kaukaskich pól naftowych. Sowieci, wykorzystując zaangażowanie Niemców w Stalingradzie, skoncentrowali wokół miasta odwody, które w listopadzie 1942 roku rozpoczęły ofensywę. W jej efekcie niemieckie oddziały walczące w Stalingradzie, dowodzone przez Friedricha von Paulusa, zostały okrążone w mieście i w lutym 1943 roku zmuszone do kapitulacji. Bitwa stalingradzka kosztowała państwa osi 1,5 miliona zabitych, rannych i jeńców i była punktem przełomowym w wojnie na wschodzie. Inicjatywa strategiczna przechodziła w ręce Sowietów.